Wir wollen etwas lesen aus dem Evangelium nach Markus. Przeczytamy z Ewangelii Marka. Aus dem zweiten Kapitel. Drugi rozdział. Die ersten 12 Verse. Pierwszych 12 wierszy. Ewangelia Marka, drugi rozdział od pierwszego wiersza. Znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich. Tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte. Myślę, że większość z nas zna tą historię. Und wahrscheinlich sogar die Kinder. I być może nawet dzieci. Weil es ist eine sehr eindrückliche Geschichte. Bo to jest historia, która wywołuje wielkie wrażenie. Die sich auch Kinder gut vorstellen können. I dzieci doskonale mogą sobie to wyobrazić. Mit dem Abdecken des Daches und dem Herunterlassen dieses Bettes, das ist ja richtig spannend. Z otwieranie dachu i spuszczanie tego łoża, to jest naprawdę ciekawe. Aber es ist eine Geschichte, aus der wir sehr viel lernen. Ale jest to historia, z której bardzo wiele możemy się nauczyć. Der erste Vers sagt uns, dass der Herr Jesus schon einmal in Kapernaum gewesen ist. I pierwszy wiersz tam mówi, że Pan Jezus już był wcześniej w Kafarnaum. Er kam wieder in diese Stadt. Bo znowu przyszedł do tego miasta. Seinen ersten Aufenthalt, wenn ihr das daheim lesen wollt, den finden wir in Kapitel 1. Jeśli prześledzimy to, to pierwszy pobyt Pana w tym mieście znajdziemy w pierwszym rozdziale. Da finden wir einen Arbeitstag des Herrn Jesus beschrieben. Tam mamy opisany jeden z dni pracy Pana Jezusa. Und das ist so ganz typisch für dieses Evangelium. Wir finden dort diesen Diener, der unermüdlich tätig ist. Tu, to jest typowe dla tej Ewangelii, i tam mamy tego sługę, który nieznużenie jest czynny. Bis spät in die Nacht hinein heilt er dort noch kranke. Aż do późnej nocy on uzdrawia chorych. Am nächsten Morgen relativ früh sind schon wieder Leute da. Następnego ranka, znowu wcześnie rano, kolejni ludzie przychodzą. Petrus will den Herrn darauf hinweisen, findet ihn aber nicht im Haus. Piotr chce Panu to przekazać, ale nie znajduje go w domu. Bo Pan Jezus już dawno temu wstał. Poszedł w ustronne miejsce, by się modlić. Erfolgt aber dann nicht den Wunsch von Petrus, wieder in den Ort zurückzukehren und dort weiterzuwirken. Ale on nie postąpił zgodnie z życzeniem Piotra, by zawrócić i nadal pracować, sondern er sagt dann: Lasst uns woanders, Vers 38. Ale Pan mówi, 38 wiersz z pierwszego rozdziału: Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Manche der Geschwister wohnen hier in Katowice. Co niektórzy z wierzących mieszkają tutaj w Katowicach. Manche in Orzeszu. Co niektórzy w Orzeszu. Einige in Mikołów. Inni w Mikołowie. Manche in Grabow. Czy też w Grabowie. Wie viele Dörfer, kleine Städte gibt es in der Umgebung von eurem Wohnort? Ile miejscowości, może wsi, jest wokół waszych miejscowości?
Habt ihr schon einmal daran gedacht, diese Dörfer auch und Orte, wo kein Zusammenkommen ist, auch mit dem Evangelium zu erreichen? Czy próbowaliście, by wyjść do tych miejscowości, gdzie nie ma zgromadzeń i głosić tam Ewangelię? Wir haben gesehen, dass der Herr einen relativ langen Auftrag für die Apostel in Jerusalem hatte. Widzieliśmy, że Pan miał dosyć długie zadanie, czy wielkie zadanie dla apostołów w Jerozolimie. Oni mieli znowu w świątyni głosić słowo. Ale Pan też życzy sobie, by ta Ewangelia rozprzestrzeniała się. In Deutschland haben wir noch etwa 180 Plätze, wo wir so zusammenkommen, wo wir wünschen, nach den Gedanken Gottes zusammenzukommen. W Niemczech mamy mniej więcej 180 miejsc czy zgromadzeń, gdzie zgromadzamy się, gdzie mamy życzenie się zgromadzać. Wie viele tausende von Städten gibt es aber in Deutschland, wo kein so zusammenkommen ist? Ale ile tysięcy miejscowości jest w Niemczech, gdzie nie ma takich zgromadzeń? Kümmern wir uns um diese Orte. Czy mamy troskę o te miejscowości? Der Herr Jesus hatte dann in ganz Galiläa das Wort gepredigt. Pan Jezus głosił w całej Galilei słowo. Von Ort zu Ort geht. Przechodząc z miejscowości do miejscowości. Jetzt in Kapitel 2 ist er wieder zurückgekehrt nach Kapernaum. I teraz w drugim rozdziale widzimy go, jak on znowu przyszedł do Kafarnaum. Und sofort spricht sich das im Ort wieder rum. I natychmiast wieść ta roznosi się po miejscowości. Wielu przychodzi. Der Raum wird voll. Sala się zapełnia. Und ich sage mal, die Leute stehen bis auf die Straße. I powiedzmy to tak, ludzie stoją aż na ulicy. Dann finden wir so wunderschön Ende von Vers 2. Er redete zu ihnen das Wort. I piękne słowa czytamy pod koniec drugiego wiersza. On głosił im słowo. Da hatten wir uns heute auch schon mit beschäftigt. Tym też już się dzisiaj zajmowaliśmy. Wir sind aufgefordert, das Wort zu predigen. Jesteśmy wzywani do tego, by głosić słowo. Nicht Filmchen zu zeigen, nicht Theater zu spielen. Nie pokazywać jakichś filmików, odgrywać teatrzyków. Und das Wort Gottes zu reden. Ale mówić Słowo Boże. Das ist der Same der Wiedergeburt. To jest to nasienie nowozrodzenia. Das tat der Herr Jesus. I to właśnie czynił Pan Jezus. Dann ab Vers 3 beginnt diese Geschichte, die Kinder so eindrücklich finden. I od trzeciego wiersza zaczyna się ta historia, która wywiera wrażenie na dzieciach. Vier Träger bringen einen Gelähmten auf einer Trage oder auf einer Liege und wollen ihn zum Herrn Jesus bringen. Czterech ludzi niesie sparaliżowanego na jakichś noszach i próbują go przynieść do Pana Jezusa. Der biblische Bericht sagt uns nicht, wer die Initiative hier ergriffen hat. Nie mamy tutaj w Biblii zapisane, kto podjął tą inicjatywę. Ob die Träger, czy to byli ci niosący, oder der Gelähmte, czy ten sparaliżowany. Beides ist möglich. Obie. Obie są możliwości możliwe. Wir wissen nicht, an wessen Ohr zuerst die Nachricht gedrungen ist. Nie wiemy, do kto pierwszy usłyszał tą wiadomość, dass der Herr Jesus wieder im Ort ist. Że Pan Jezus znowu przyszedł do tej miejscowości. Wenn es der Gelähmte war, dann hat er vielleicht seine Freunde gerufen und gesagt, bringt mich zu ihm. Jeśli to był ten sparaliżowany, to może zawołał swoich przyjaciół, proszę weźcie mnie, zanieście do niego. Wenn es seine Freunde waren, jeśli to byli ci jego przyjaciele, sind sie vielleicht zu dem Gelähmten gegangen und sagen, er ist wieder da, wir bringen dich zu ihm. Oni może do niego poszli i powiedzieli, Pan znowu przyszedł, weźmiemy cię i zaniesiemy do niego. Die Geschichte lässt das offen, wie das war. To jest sprawa otwarta tutaj. Aber ich möchte das einmal anwenden. Ale chciałbym to zwrócić ten przekaz do nas. Nehmen wir einmal an, die Initiative ist von dem Gelähmten ausgegangen. Przyjmijmy, że ta inicjatywa wyszła od tego sparaliżowanego. Dass er seine Freunde herbeigerufen hat. Że on wezwał swoich przyjaciół. Wenn du in Not bist, jeśli ty jesteś w tej potrzebie, sei es körperlich, czy to cielesnej, sei es geistlich, czy duchowej, oder seien es irgendwelche Umstände, die dir Not bereiten. Albo jesteś w okolicznościach, które sprawiają ci problemy.
Kannst du dich damit an Geschwister wenden? Czy możesz się zwrócić do wierzących? Ich meine, wenn man in einer Familie ist, ist das normal, dass man sich zuerst an die Familienangehörigen wendet. Jeśli się jest wśród rodziny, to jest to normalna sprawa, że zwracamy się najpierw do członków rodziny. Aber wenn man allein steht, ale jeśli ktoś jest sam, samotny, ist das nicht normal, dass man sich an die Geschwister wendet? Czyż to nie jest normalne, że w pierwszej kolejności zwracamy się do współwierzących? Habt ihr untereinander ein solches Vertrauen? Czy macie między sobą takie zaufanie wobec siebie? Dass ihr euch mit einer Not an Geschwister wenden könnt? Czy jeśli jest jakiś problem, to potraficie zwrócić się do współwierzących? Umgekehrt, wenn die Initiative von den Freunden ausgegangen ist. Z drugiej strony, jeśli ta inicjatywa wyszła od jego przyjaciół. Sie wussten um die Not dieses Gelähmten. Oni wiedzieli, że ten sparaliżowany ma problem. Und sobald sie einen Weg der Lösung sahen, hier jetzt durch die Gegenwart des Herrn Jesus. I natychmiast jak zauważyli jakąś możliwość w obecności Pana Jezusa, werden sie tätig. Natychmiast zaczęli działać. Haben wir ein offenes Auge für unsere Geschwister? Czy mamy otwarte oczy dla naszych współwierzących? Merken wir, wenn es ihnen nicht so gut geht. Czy zauważamy to, gdy są oni w potrzebie? Erkundigen wir uns in Liebe, nicht als ein Polizist, nach ihnen. Czy dowiadujemy się, czy badamy tę sprawę w miłości, a nie jak jakiś policjant? Kümmern wir uns um unsere Mitgeschwister. Czy troszczymy się o naszych współwierzących? Nun, jetzt kommen sie dort an. I teraz przyszli na to miejsce. Natürlich hatten sie, als sie auf dem Weg waren, gedacht, ja, wir bringen ihn da in das Haus hinein. Oczywiście, będąc w drodze, na pewno myśleli sobie, wniesiemy go do domu. Und ihr Gedanke war natürlich, dass durch die Haustür zutun. Oczywiście, normalnym jest, że wchodzi się przez drzwi. Nun kamen sie da an, dann standen die Leute bis auf die Straße. Doszli do tego domu, patrzą, a tu ludzie stoją już na ulicy. Ganz sicher haben sie erst mal gedacht, könnt ihr mal Platz machen. I z pewnością zapytali też, moglibyście zrobić nam trochę miejsca, żebyśmy mogli przejść. Das steht nicht in der Geschichte, aber das denke ich mir ist ganz normal. Oczywiście nie jest to zapisane tutaj, ale myśląc tak o tym, dla mnie jest to normalne, że tak by zrobili. Aber da hat keiner Platz gemacht. Ale nikt nie zrobił im tego miejsca. Diese Leute standen im Weg und blieben im Weg stehen. Ci ludzie zawadzali i pozostali na swoich miejscach. So können wir manchmal im Weg stehen. Tak i my również możemy komuś stać na drodze. Es ist schlimm, wenn da jemand zum Herrn Jesus kommen will. To jest bardzo złe, tragiczne, jeśli ktoś chce przyjść do Pana Jezusa. Oder zum Herrn Jesus gebracht werden soll. Albo ma być przywiedziony do Pana Jezusa. Und wir stehen im Weg. I my jesteśmy tymi, którzy przeszkadzają w tym. Durch unser Verhalten. Przez nasze zachowanie. Durch unsere Reaktion. Przez nasze reakcje. Wir sind ein Hindernis. Jesteśmy tą przeszkodą. Jetzt hätten die vier Freunde zu ihrem gelähmten Freund sagen können, du siehst ja, wir haben uns bemüht. I teraz tych czterech przyjaciół mogliby do tego sparaliżowanego powiedzieć, widzisz, dołożyliśmy wszelkich starań. Nie da rady. Nie jesteśmy w stanie przejść. Przykro nam bardzo. Czasem, jeśli chcemy coś uczynić dla Pana, powstają nagle, czy piętrzą nam się nagle problemy. I sprawy nie toczą się tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Es ist nicht ganz einfach, immer zu beurteilen, manchmal gelingt uns das nicht. Von woher kommen die Schwierigkeiten? To nie jest łatwo, by stwierdzić czy osądzić, skąd te trudności się pojawiają. Es kann sein, sie kommen von Gott. Może być, że przychodzą one od Boga. Dass er uns sagen will, ich möchte das im Moment gar nicht. Gdy Bóg chce nam powiedzieć, w tej chwili nie chcę, byś to i to zrobił. Du hast gemeint, du wolltest mir hier dienen. Ty oczywiście miałeś myśli, by mi służyć. Aber es ist noch nicht der rechte Zeitpunkt. Ale to nie ten czas na to. Denken wir an Mose, er meinte mit 40 Jahren sei der Zeitpunkt gekommen. Pomyślmy o Mojżeszu, który myślał, teraz nadszedł ten czas, gdy miał 40 lat. Ja, Mose sollte wirklich dieses Werk tun. I tak, Mojżesz faktycznie miał tą służbę wykonać. Aber erst 40 Jahre später. Ale dopiero po kolejnych 40 latach. Und die Schwierigkeiten damals, die ihn abhielten, waren von Gott. I te
trudności, które go przed tym zatrzymały, pochodziły od Boga. Ale może też tak być, że te trudności będą od nieprzyjaciela. A Bóg wtedy chce, abyśmy kontynuowali naszą pracę. I by potrafić to rozróżnić, to nie jest prosta sprawa. Z pewnością potrzebna jest modlitwa i wielka zależność od Pana. Ale ci przyjaciele nie zawrócili. Irgendwie hat einer mal nach oben geguckt, stelle ich mir so vor. Der Gott hat seinen Blick nach oben aufs Dach gerichtet. Wyobrażam sobie tak, że jeden z nich spojrzał na ten dach. Und mir scheint so, dass es vielleicht an diesen Häusern, diese Dächer wurden ja oft auch genützt als Aufenthaltsfläche, es waren Flachdächer. I w tamtych rejonach dachy były zazwyczaj płaskie i też były używane jako miejsce wypoczynku. Wir sehen Petrus einmal so auf einem Dach im Gebet in der Apostelgeschichte. Na przykład widzimy Piotra, gdy on jest właśnie w czasie modlitwy na dachu. I być może właśnie z boku domu były schody, które prowadziły na ten dach. W każdym razie ze swojego przyjaciela wnieśli na ten dach. I zaczęli, można by powiedzieć, rozwalać ten dach. Beschädigung von fremdem Eigentum. Jakbyśmy to powiedzieli, szkoda na cudzym imieniu. Mach das mal heute in Polen. Spróbujcie to dzisiaj w Polsce zrobić. Rufte sofort die Polizei. Natychmiast by był telefon na policję. Das war damals sicher auch Sachbeschädigung. Z całą pewnością to było takie samo uszkodzenie w tamtych czasach czyjegoś imienia. Und irgendwann, der Herr Jesus war ja da in dem Raum. Pan Jezus był w tej sali. Predigte dort das Wort. Głosi słowo. Und irgendwann, naja, tat sich da oben was am Dach. I nagle słychać, że coś się na tym suficie dzieje. Und das Loch wurde immer größer. Ta dziura się powiększa. Bis es so groß war, dass sie ihn hinunterlassen konnte. Aż była na tyle duża, że mogli go przez ten otwór na dół spuścić. Es ist klar, wenn es jetzt da oben plötzlich ein Loch entstehen würde, würden wir alle nach oben gucken. Z pewnością, gdyby tutaj w tej sali zaczęła się pojawiać dziura w dachu, wszyscy byśmy tam patrzyli. Und wahrscheinlich könnte ich hier vorne nicht mehr weiter sprechen. I prawdopodobnie nie mógłbym tutaj już przemawiać. So ähnlich war das dort auch. Z pewnością tak podobnie też tam było. Und dann haben sie ihren Freund heruntergelassen. I oni tego przyjaciela spuścili na. Diese vier Männer. Tych czterech. Ich stelle mir mal vor, wyobrażam to sobie tak, dass sie vielleicht ganz verschieden waren, diese Männer. Że oni byli całkiem różni. Vielleicht war da einer, der sehr rasch war und mit solchen Dingen gut umgehen konnte. Może jeden z nich był taki, który był właśnie bardzo sprawnie manualny i bardzo szybki w działaniu. Oder ein anderer, der eigentlich nur mit dem Kopf arbeitete, aber solche Handarbeiten kaum verrichtete. A może inny był bardziej umysłowym człowiekiem, który miał, jak to mówimy, wiele we ręce. Und vielleicht auch noch ein bisschen ängstlich war. I może jeszcze był strasznie bojaźliwy. Ihr wisst, was ich meine. Wiecie, o co mi chodzi. Der eine lässt nur Zentimeter um Zentimeter nach. Ten jeden z nich na przykład tą minę puszcza centymetr po centymetrze bardzo wolno. A ten drugi zrobił to w momencie. Tak się przecież nie da. Zrzuciliby tego przyjaciela z tego łoża. Oprócz tego, że był sparaliżowany, to z pewnością po takim czymś byłby również i połamany. Nie, oni to musieli czynić jednocześnie w tym samym tempie. I być może ten najwolniejszy nadawał tempo. Bracia i siostry, to ten przekaz nie jest ciężki do zrozumienia, prawda? Wspólna praca w dziele Pańskim. Wir sind verschieden. My wszyscy jesteśmy różni. Vom naturell, von der Begabung. Jeśli chodzi o naszą naturę, o nasze zdolności. Wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen. I musimy mieć wzgląd jedni na drugich. Wenn jeder das so macht, wie er will. Jeśli każdy z nas będzie to czynił, robił tak, jak sam chce, dann gelingt eine gemeinsame Arbeit nicht. To ta wspólna praca nie uda się. Dann entsteht Schaden. Wtedy będzie dużo szkód. Nein, die haben das
vorsichtig getan. Oni to czynili ostrożnie. Und ihr Freund ist gut angekommen vor den Füßen des Herrn Jesus. I ich przyjaciel dostał się bezpiecznie przed Pana Jezusa. Dann sehen wir Vers 5, und als Jesus ihren Glauben sah, piąty wiersz, a Jezus ujrzawszy wiarę ich. Mehrzahl. Ich weiß nicht, was der Glaube der Träger. Tu jest liczba mnoga. Nie wiem, czy była to wiara tych tragarzy, którzy nieśli. Oder der Glaube der Träger und des Gelähmten. Czy też wiara tych właśnie, którzy nieśli i tego sparaliżowanego. Das kann ich aus dem Text nicht ganz. Z tekstu nie jesteśmy w stanie tego wywnioskować. Ale to jest pewne, nie była to tylko wiara tego sparaliżowanego. To, co chciałbym powiedzieć, Pan Jezus zobaczył wiarę. My nie jesteśmy w stanie od razu zobaczyć wiary. Wir können ihn nur sehen, wenn er tätig wird. Możemy tą wiarę zobaczyć tylko wtedy, gdy jest ona czynna. Aber selbst dann können wir nicht sicher sein. Ale również i wtedy nie możemy być pewni. Weil Tätigkeit allein muss nicht unbedingt aus Glauben kommen. Bo sama ta, ten czyn, same te czyny nie muszą, niekoniecznie muszą pochodzić z wiary. Das kann einfach auch Betriebsamkeit sein. To może być również i nasza ruchliwość, czy zdolność, czy chęć pracy, przedsiębiorczość. I wcale wiary w tym nie musi być. Ale Pan Jezus widział ich wiarę. Pan Jezus nie musiał, nie potrzebował zewnętrznych dowodów. On widział ich serca. Dann richtet sich dein Blick, wenn er vielleicht vorher den Glauben in den Herzen der Träger gesehen hat. I potem to spojrzenie jest skierowane za nim, gdy on wcześniej widział wiarę tych właśnie, którzy może tych tragarzy, jak i może tego sparaliżowanego. Geht sein nächster Blick in das Herz jenes Gelähmten. Jego następne spojrzenie jest skierowane do serca tego sparaliżowanego. Und da sieht er, dass da ein Problem ist, das ist größer als das Gelähmtsein. I widzi, i on zobaczył, że jest, pojawia się problem, który jest większy niż ten jego paraliż. Zobaczył problem grzechów. Und dann sagt er etwas, was weder die Träger erwartet hatte, noch der Gelähmte. I mówi słowa, których nie oczekiwali ani ci tragarze, ani ten sparaliżowany. Noch irgendjemand im Raum. Ani z pewnością nikt w tym pomieszczeniu. Er sagt, deine Sünden sind vergeben. Wypowiada słowa: odpuszczone są grzechy twoje. Wenn das auch vielleicht hier nur ein administratives Sündenvergeben auf der Erde war. Nawet jeśli to było te takie tak zwane administracyjne przebaczenie grzechów na tej ziemi, dennoch hatte das eine große Bedeutung. To jednak ma to wielkie znaczenie. Wir sehen dann die Reaktion von einigen. Widzimy tutaj reakcję co niektórych. Da waren Schriftgelehrte in dem Raum. Byli uczeni w piśmie w tej sali. Die sagten nichts, aber die dachten was. Nic nie powiedzieli, ale myśleli sobie. Übrigens ist mir da neulich mal aufgefallen, die saßen. I też to zauważyłem, że oni, niedawno to zauważyłem, oni siedzieli. Die Leute standen bis draußen auf die Straße. Ludzie stali aż na zewnątrz, aż na ulicy. Aber die Schriftgelehrten saßen. Ale ci uczeni w piśmie, oni siedzieli. Die liebten die ersten Plätze. Oni lubieli te pierwsze miejsca. Und die besten Plätze. I te najlepsze miejsca. Selbst in einem Privathaus. Nawet w czyimś prywatnym domu. Die wurden ihnen auch bereitwillig angeboten. One, te miejsca też im były oferowane dobrowolnie. Hoffentlich ist das nicht etwas, was wir begehren. Mam nadzieję, że nie jest to coś, czego my pożądamy. Inmitten der Brüder. Pośród braci. Erste Plätze. By zajmować te pierwsze miejsca. Und hoffentlich werden sie uns nie angeboten. I miejmy nadzieję, że nikt nam nigdy takich miejsc nie będzie oferował. Das ist gefährlich. To jest bardzo niebezpieczne. Wir kennen uns alle. Znamy się wszyscy.
was in den Pharisäern war, das ist in unserem alten Natur auch. To, co było w faryzeuszach, jest dokładnie i w naszej starej naturze. Jetzt ist das dritte, wo der Herr Jesus hineinschaut. I teraz jest trzeci punkt, gdzie Pan Jezus spogląda. Er hat hineingeschaut in das Herz der Träger und den Glauben gesehen. Po pierwsze, patrzył, spojrzał w serca tych tragarzy i zobaczył ich wiarę. Er hat in das Herz des Gelähmten gesehen und die Sündennot festgestellt. Zajrzał w serce tego sparaliżowanego i zobaczył problem grzechu. Jetzt sieht er in die Herzen der Schriftgelehrten. Teraz spogląda w serca uczonych w Piśmie. Er weiß um ihre Gedanken. Zna dokładnie ich myśli. Sie hatten gesagt, wer kann Sünden vergeben außer Gott? Oni myśleli, mówili sobie, któż może odpuszczać grzechy poza Bogiem? In einer gewissen Weise hatten sie ja recht. I w pewnym sensie mieli rację. Aber sie dachten zu kurz. Ale ich myśli były zbyt krótkie. Der dort war im Raum war Gott. Przecież ten, który był w tym pomieszczeniu, on był Bogiem. Das wollten sie nicht glauben. Ale nie chcieli w to wierzyć. Jesus stellt ihnen dann eine Frage. I Pan Jezus zadaje, stawia im pytanie. Was nun leichter sei zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder stehe auf und wandle. Co jest łatwiejsze do powiedzenia? Odpuszczone są twoje grzechy, czy wstań, weź swoje łoże i chodź. Jezus wartet keine Antwort ab. Pan Jezus nie czeka na jej odpowiedź. Sie hätten auch keine geben können. Bo też oni nie byliby w stanie dać żadnej odpowiedzi. Sie konnten beides nicht. Obu rzeczy nie potrafili. Sie konnten keine Sünden vergeben und sie konnten den Gelähmten auch nicht heilen. Oni nie potrafili odpuścić grzechu, ani nie potrafili uzdrowić tego sparaliżowanego. Und seine Autorität, Sünden zu vergeben, sichtbar zu machen. I aby pokazać, ujawnić swój autorytet do odpuszczania grzechów, sagt er, spricht er jetzt zu dem Gelähmten. Pan teraz mówi do tego sparaliżowanego. Zum zweiten Mal. Po raz drugi. Er hatte schon zu ihm gesagt, deine Sünden sind Kind, deine Sünden sind vergeben. Już raz do niego powiedział, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Und jetzt sagt er das, was der Gelähmte von Anfang an erwartet hat. I teraz wypowiada te słowa, których od samego początku oczekiwał ten sparaliżowany. Dass der Herr Jesus ihn heilen würde und der Herr Jesus brauchte nur einen Satz sagen. Że Pan Jezus go uzdrowi, a Pan potrzebuje do tego jednego słowa czy zdania. Ich sage dir, Vers 11, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. 11 wiersz, tobie mówię, wstań. Weź łoże swoje i idź do domu swego. Drei Dinge. Trzy rzeczy. Erstens, steh auf. Po pierwsze, wstań. Zweitens, nimm dein Bett auf. Weź swoje łoże. Und drittens, geh mit deinem Bett nach Hause. I po trzecie, idź z tym łożem do domu swego. Ich glaube, dass in dem Moment es in dem Raum ganz still war. Wyobrażam sobie, że w tej chwili w tej całej sali była głęboka cisza. Alle voller Spannung, was jetzt passiert. Wszyscy w napięciu czekają, co się stanie. Dieser Mann war schon lange gelähmt. Ten człowiek był bardzo długo sparaliżowany. Ich weiß nicht, ob diese Lähmung schlagartig bei ihm eintrat. Nie wiem, czy ten paraliż nastąpił u niego nagle. Oder ob sie sich langsam immer weiter gebildet hat. Albo czy on się rozwijał przez jakiś dłuższy czas. So dass er anfangs sich noch etwas bewegen konnte. Że może na początku jeszcze mógł się poruszać. Dann immer weniger und immer weniger. I potem coraz mniej i mniej. Bis es gar nicht mehr ging. Aż w końcu w ogóle został unieruchomiony. Und in dieser Übergangsphase. I w tej przejściowym, w tym przejściowym czasie. Hat er sich sicher immer wieder bemüht. Z pewnością dokładał jakiś starań. Sich noch zu bewegen. By spróbować się poruszać. Aber dann kam der Moment, wo es gar nicht mehr ging. Ale nadszedł moment, gdzie nie był już w stanie. Trotz aller Anstrengung nicht. Mimo wszelkich swoich prób i starań nie dało się. Nun waren die ganzen Muskulatur schon Monate, Jahre lang nicht mehr benutzt worden. I cała jego, wszystkie jego mięśnie, cała jego muskulatura nie była używana przez miesiące, może i lata. Das alles hatte sich medizinisch gesehen zurückgebildet. I z medycznego punktu widzenia nastąpiło redukcja tych mięśni, albo zanik mięśni. Ich war als junger Mann im Zivildienst auf Neurochirurgie habe ich gearbeitet. Jako młody człowiek w mojej służbie, zastępczej służbie pracowałem na neurochirurgii. Im Pflegedienst.
jako opieka czy pielęgniarz. Und wir hatten Patienten, die vom Rückenmark her ganz lange schon gelähmt waren und ganz lange nicht gelaufen waren. I widziałem pacjentów, którzy przez od lat nie byli w stanie chodzić. Die ganze Beinmuskulatur hatte sich zurückgebildet. Ich mięśnie nóg zanikły. Es wurde durch eine Operation am Rücken die Nervenbahnen wieder freigelegt. I operowano ich im kręgosłup i przywracano czucie czy nerwy, odbudowywano nerwy. Das Gefühl kehrte zurück. I było tak, że to czucie wracało. Die Bewegung fing nach einiger Zeit wieder an. Po pewnym czasie mogli znowu poruszać kończynami. Und ich weiß noch, wenn ich dann solche hatte, dass sie zum ersten Mal wieder aufstehen sollte. I do dziś to pamiętam, gdy byli tacy, którzy mogli po raz pierwszy wstać. Die musste ich halten. Musiałem ich trzymać. Denn das war alles ganz, ganz wackelig, die werden gleich wieder auf dem Boden zusammengebrochen. Bo oni byli bardzo chwiejni, gdybym ich puścił, to natychmiast by upadli i się połamali. Und jetzt sagte Herr Jesus zu ihm, steh auf. I teraz Pan do niego mówi, wstań. Sieh, ganz sicher hatte der auch Glauben. Jetzt musste er glauben, dass das geht. I teraz z pewnością musiał mieć tą wiarę, musiał wierzyć w to, że da się wstać. Da musste Glauben in seinem Herzen sein. Musiała być wiara w jego sercu. Wstał. Ich weiß nicht, was der für Gefühle hatte. Nie wiem, jakie on miał odczucia. Als er da stand nach Jahren zum ersten Mal wieder. Gdy on po latach po raz pierwszy znowu sam wstał. Und die Beine zitterten nicht. Jego nogi nie drżały, nie chwiały się. Und er kann den nächsten Schritt machen. Natychmiast mógł iść. Und es steht ja auch nicht da, was alles an ihm gelähmt war. I też nie jest napisane, co było sparaliżowane u niego. Vielleicht waren das ja gar nicht nur die Beine gewesen. Może to nie były tylko nogi. Vielleicht waren auch die Arme gelähmt. Może był cały sparaliżowany, ręce, wszystko. Wenn die auch gelähmt waren, jeśli one również były sparaliżowane, dann konnte der jetzt das Bett nehmen. To mógł w tym momencie chwycić swoje łoże. Welch eine Freude muss durch sein Herz geflutet sein. Jakaż radość musiała płynąć w jego sercu. Ich sag das jetzt bei der Heilung der Krankheit. I ja to teraz mówię, tu jest to uzdrowienie choroby. Vielleicht war auch eine große Erleichterung durch sein Herz gegangen, als der Herr Jesus sagte, deine Sünden sind. Może też było wielka ulga w sercu, gdy Pan mu powiedział, odpuszczone są grzechy Twoje. Dann geht er hinaus nach Hause. I poszedł do domu. Ja, hat er zu seinen Freunden gesagt, zieh mich mal wieder hoch. Czy powiedział do swoich przyjaciół, ciągnijcie mnie z powrotem do góry, na ten dach? Nein, er ist zur Tür rausgegangen. Nie, wyszedł drzwiami. Ja, da waren noch die ganzen Leute. A przecież tam był ten cały tłum. Die sind auch nicht zur Tür reingekommen. Którzy nie był w stanie wejść przez te drzwi. Ach, jetzt machten die Platz. Teraz zrobili mu miejsce, by mógł wyjść. Jetzt haben die Platz gemacht. Teraz zrobili mu ten szpalę. Denn sie hatten das Wirken Gottes gesehen. Bo zobaczyli działanie Boże. Dann traten sie mal endlich an die Seite. W końcu odeszli na bok. Ich hoffe, dass wir auch Gott mal so erleben. Mam nadzieję, że my również Boga tak przeżyjemy w ten sposób. Und sein Wirken. I jego działanie. Dass wir endlich mal an die Seite gehen, damit er wirken kann. Że też staniemy z boku, odejdziemy, aby on mógł działać. Solange wir glauben, wir sind wichtig. Jak długo myślimy, to my jesteśmy ważni, to o nas chodzi. Solange hindern wir das Werk des Herrn. Tak długo przeszkadzamy dziełu Pańskiemu. Dann wir müssen an die Seite gehen. Nie, my musimy usunąć się na bok. Dann kann der Herr wirken. I wtedy Pan może działać. Jetzt machen sie Platz und er kann gehen. Oni teraz odsunęli się i on może wyjść. Ich sage euch mal, was ich gemacht hätte. Powiem wam, co ja bym zrobił. Wenn ich da rausgekommen wäre ins Freie. Gdybym ja wyszedł na wolność z tego domu. Ich hätte die Matratze genommen. Wziąłbym ten materac. Hochgeworfen. Natychmiast wyrzucił to łoże. Wäre gesprungen und hätte gesagt, jo!
i z radości skakał ze mną. Może znowu złapałbym to łóżko. Das ist doch eine unwahrscheinliche Befreiung, die der erlebt hat von seinem körperlichen Leid. Przecież to jest niesamowite uwolnienie od tych jego cierpień cielesnych. Was haben denn wohl die vier Freunde gemacht? A co zrobili, co zrobiło tych czterech przyjaciół? Also ich kann, es wird ja nicht gesagt. Nie jest tu powiedziane. Ich erfinde manchmal was dazu. Ale ja czasem wymyślę sobie, czy wymyślam coś. Aber ich kann mir nichts anderes vorstellen. Nie jestem sobie w stanie nic innego wymyślić. Wenn es da also wirklich diese Außentreppe gegeben hat, wo sie ihren Freund hochgebracht haben auf das Dach. Jeśli tam były naprawdę te schody prowadzące na dach, przez które wnieśli tego sparaliżowanego. Dann sind die jetzt ganz schnell wieder da runter. Z pewnością tak szybko jak się tylko da byli na dole. Und zu ihrem Freund. I byli razem ze swoim przyjacielem. Also alles andere wäre unnatürlich. Bo każde inne postępowanie byłoby nienaturalne. Und haben sich i z pewnością cieszyli się z nim. Geschwister, freuen wir uns mit denen sich freuen. Bracia i siostry, cieszymy się z tymi, którzy się cieszą. Und weinen wir mit den weinenden. A czy płaczemy z tymi, którzy się smucą? Am Anfang haben wir gesehen, wie diese Freunde teilhatten an der Not ihres Freundes. Na początku widzieliśmy, jak ci przyjaciele mieli, brali udział w tej biedzie, w tej potrzebie swojego przyjaciela. I jak oni dokładali wszelkich starań, by mu pomóc. I to też uczynili. Przynieśli go do Pana Jezusa. I to też powinno być naszym trudem, naszą dążnością. Jeśli mamy pośród nas wierzących, którzy mają potrzebę, tą wewnętrzną potrzebę, to nasza dążność powinna być, by ich przyprowadzić do Pana. Und wenn der Herr dann helfen kann, i jeśli Pan może pomóc, und diese Seele wieder frei wird, i ta dusza będzie znowu uwolniona, dann dürfen wir uns auch mit freuen. To też możemy się radować z nimi. Wir sehen hier, dass dann heißt, dass alle außer sich gerieten. I czytaliśmy pod koniec 12 wiersza, wszyscy zdumiewali się. Und Gott verherrlichten. I chwalili Boga. Und sagen, niemals haben wir so etwas gesehen. I mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei diesem Wort alles, da denke ich immer, ja, alle außer den Schriftgelehrten. I jeśli tu, jest to słowo wszyscy, to ja myślę sobie, że tu chodzi o wszystkich poza tymi uczonymi w Piśmie. Wir hatten ja auch die Frage, die ganze Menge, die gläubig geworden waren, waren das alle? Ich glaube, das waren wirklich alle. I tam, gdy mamy te słowa wszyscy uwierzyli, to byli to naprawdę wszyscy. Aber hier kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Schriftgelehrten so schnell überzeugt waren. Ale tutaj nie potrafię sobie tego wyobrazić, by ci uczeni w Piśmie tak szybko dali się przekonać. Ist noch hier irgendjemand im Raum? Czy jest tutaj w tej sali jeszcze ktoś? Der dem ganzen christlichen Glauben noch ganz kritisch gegenübersteht. Który chrześcijańskiej wierze jest bardzo krytyczny wobec chrześcijańskiej wiary. Ich hoffe nicht. Mam nadzieję, że nie. Aber wenn du nur äußerlich teil hast an all diesen wunderbaren Dingen, ale jeśli tylko zewnętrznie bierzesz udział w tych wspaniałych rzeczach, dann nützt das dir nichts. To nic ci to nie da. Du musst selbst zum Herrn Jesus kommen. Sam musisz przyjść do Pana Jezusa. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, a jeśli nie masz pojęcia, jak to się odbywa, hier im Raum sind genug, die können dich an die Hand nehmen. W tej sali jest wystarczająco dużo takich, którzy wiedzą i oni mogą cię poprowadzić. Hat der Herr Jesus zu dir auch schon gesagt? Czy do ciebie Pan Jezus też już powiedział? Deine Sünden sind vergeben. Odpuszczone są grzechy twoje. Hast du das persönlich im Glauben schon genommen? Czy osobiście w wierze to przyjąłeś, czy przyjęłaś? Wenn nicht, dann komm doch heute. Jeśli nie, to uczyń to dzisiaj.
Przyjdź dzisiaj do Pana Jezusa. On chce przebaczyć Twoje grzechy. Jeszcze słowo do wierzących. Może, czy jesteś w sposób duchowy sparaliżowany? Nie masz duchowej siły więcej? Czy twoje duchowe życie jest na dnie? Czy twoje życie modlitewne zmierza w stronę zera? Przyjdź do Pana Jezusa i On ci powie, wstań. On chce ci na nowo dać tej duchowej siły. Pan Jezus chce, byś ty, tak jak to sobie wyobrażam, ten sparaliżowany wyrzucił to łoże, podrzucił je. I abyś mógł z radością iść swoją drogą. Geistliche Lieder 119. Pieśń 184.
58. Pieśń 188. Geistliche Lieder 45. Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo, kto go potrzebuje,
kto dokonuje narodzenia na nowo oraz jakie są tego skutki, jakie są tego rezultaty. Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten
dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe
i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację. Ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera,
bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to
trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował. To jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić. Żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi. To jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy
a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział.
I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa.
To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6, to jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa. I interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. 1 list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest
Ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich. 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił. A w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że
Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli,
że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o Nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro. Bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz.
to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.
I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą.
I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy ty zrozumiałeś, i On wie, czy ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu.
i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w Twoje miejsce i Twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie Twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana Tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że Tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała Twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie Twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu Twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów, to jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo
Biblię albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.